Pewnie wielu z was, kochani, zna już Janka z Cichej Wody i pamięta, jakie chłopak niebezpieczne miał przygody, kiedy z narażeniem życia wykradł z zamku smocze jajo, aby zwrócić je smokowi. Tym zaś, co nie pamiętają, ja, narrator wasz i świadek tamtych zdarzeń, przypominam, że w kradzieży mu pomogła córka króla Karolina. Chłopak stracił dla niej głowę od pierwszego już wejrzenia. Zaś jej serce, choć z początku wydawało się z kamienia, zmiękło wreszcie, gdy ujrzała dobroć i odwagę Janka. Był więc ślub, wesele oraz życie prawie jak sielanka. A powody tego prawie, moi drodzy czytelnicy, obiecałem wam przybliżyć. Czas dotrzymać obietnicy. Hej, Liski. I tak jak Paweł obiecał na koniec smoczego jaja, tak smoczy kamień przynosi odpowiedź. Dziś premiera drugiej części Smoczych Kronik, czyli Smoczego Kamienia. Autor to oczywiście Paweł Gołuch, a kreską oczywiście zachwyciła nas Marcelina Gradowska. W całość zręczną ręką redakcyjną poukładało wydawnictwo Dreams. Fragment, który usłyszeliście, jest to prolog do właśnie tej części, części o smoczym kamieniu. Jeśli jesteście ciekawi, dlaczego życie Karoliny i Janka jest prawie jak sielanka, musicie zajrzeć do książki, a w tym z pewnością pomogą wam rozdania organizowane przez patronów już teraz, a niektórzy zostawili takie rozdanie na później. Możecie skorzystać już dziś, a możecie skorzystać czekając na przykład na mnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.